Tegoroczny wakacyjny event, złe wieści, powrót Ironmana i jego miejscówki, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać wszystkie skiny, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam was do oglądania. W samym początku przechodzimy do nie za dobrych wieści, zaczynając od tego, że Fortnite najprawdopodobniej zostanie wyłączony, natomiast jest tutaj bardzo spore ale, ponieważ odbędzie się to właśnie 20 czerwca, czy już dosłownie za chwilę, ponieważ w ten czwartek, ale ma to być tylko i wyłącznie na 30 minut i przy okazji około godziny 8 rano. Także no generalnie od właśnie tak wczesnej godzinie wydaje mi się, że mało kto będzie grał w Fortnite'a i ma to się właśnie dziać za sprawą tego, że Epic Games będzie ulepszało jakieś właśnie Epic Online Services, także całkiem w sumie ciekawie, więc nie jest to do końca aż tak właśnie zła sprawa. No i w sumie to tylko i wyłącznie będzie pół godzinki, także to myślę, że akurat jest mega spoko. Natomiast moi drodzy, przechodzimy dalej, a dalej mamy to, że jedna z emotek generalnie nie powróci, no ewentualnie może w przyszłości. Mowa tutaj o emotce od Aliego A. Jak się okazuje, no to Ali A powiedział nam to, że właśnie w Fortnite'owym sklepie znajduje się nowa zasada. No i ta zasada mówi o tym, że właśnie dany przedmiot, żeby powrócił, musi być kompatybilny ze wszystkimi trybami. No i niestety, ale jego właśnie emotka z serii Icon, czyli właśnie ta emotka z tym takim małym triceratopsem, no generalnie nie jest właśnie stworzona dla trybu LEGO, także no tak to się mniej więcej prezentuje i dlatego właśnie ta nie powróciła. Mimo tego, że całkiem spora część osób chciała sobie ją na przykład kupić, no to teraz już znamy mniej więcej powód, dlaczego nie wróciła. Ale no jak już mówiłem, jest szansa, że jeszcze w przyszłości ją zobaczymy. Następnie, moi drodzy, mamy koncert Metalliki. No i dowiedzieliśmy się, że oczywiście całość będzie w przeciągu jakichś 4 dni, no i będzie to w trybie kreatywnym. Tak, po raz kolejny będziemy mieli koncert w trybie kreatywnym, mniej więcej coś takiego jak mieliśmy z Dekidem Larojem, także no miejmy nadzieję, że ten koncert będzie akurat dość ciekawy i nie będzie właśnie takim, no można by powiedzieć, że zawodem i no jak najbardziej, żeby po prostu był on jakiś widowiskowy i żeby po prostu gracze się dobrze bawili. Także tego już dowiemy się dosłownie za chwilę, bo przypomnę, że cały koncert odbędzie się około dnia 22 czerwca, także no jest to już dosłownie za chwilę. Natomiast jak już jesteśmy przy temacie Metalliki, to teraz przejdziemy sobie do tych lepszych nowości i mamy to, że już niedługo, ponieważ chyba dnia nawet dzisiejszego czy też jutrzejszego, do odblokowania ma być specjalne darmowe malowanie, a to malowanie będzie do właśnie oczywiście broni i będzie ono za zadanie generalnie no 200 damage'a dla bossów, także nie jest ono jakieś strasznie trudne to wyzwanie, a nagroda to darmowe malowanie, także no myślę, że naprawdę... Ale to naprawdę bardzo warto, także naprawdę spoko. Oczywiście wiadomo, że w grze obecnie znajduje się naprawdę masa innych nagród związanych z Metallicą. Na przykład mamy chociażby emotkę Paradowe Riffy, jak i również ekran wczytywania Metallica triumfuje. Już niedługo te nagrody będą właśnie do zdobycia, ponieważ no chwilowo nie ma na tyle właśnie wyzwań, żeby sobie to zdobyć. Także no tak to się mniej więcej prezentuje i zaraz już całość będzie właśnie dostępna. Tak samo również już zaraz dostępny będzie wakacyjny event i to tegoroczny, ponieważ raczej pewne jest to, że oczywiście co roku otrzymujemy wakacyjne wydarzenie i zazwyczaj dzieje się tak wraz z jakąś większą aktualizacją. No i najbliższą większą aktualizacją jest to aktualizacja 30.20. No i raczej pewne jest to, że Epic Games po tej aktualizacji po prostu pojedzie na wakacyjną przerwę, czyli coś takiego w miarę normalnego, bo wiadomo, że oni też muszą oczywiście odpocząć. Natomiast moi drodzy, jeśli chodzi o właśnie wakacje tegoroczne, to dowiedzieliśmy się paru ciekawych rzeczy, a bardziej no to paru zapowiedzi, które już teraz są w grze, a mowa tutaj o nowych konstelacjach, które właśnie pojawiają się na puszce Pandory. I są to po raz kolejny zapowiedzi greckich bogów, lecz tym razem najprawdopodobniej w wersji wakacyjnej. Jeżeli chodzi o to, jak mogą na przykład oni wyglądać, no to tutaj właśnie macie no spojrzenie na 5 skinów, które mogą się pojawić właśnie z greckich bogów w wersji wakacyjnej. Także to akurat myślę, że naprawdę bardzo spoko sprawa. Oczywiście wiemy również, że jak co co wakacje otrzymamy darmowe nagrody, czyli coś, co lubi każdy i pojawia się przy właśnie jakichś większych okazjach. No i tak naprawdę co roku dostajemy zazwyczaj około 9 takowych nagród, no i wiemy, że najprawdopodobniej jedną z nich będzie ten oto właśnie plecaczek, który no prezentuje się mega, ale to mega spoko. No ale oczywiście wiadomo, że podczas wakacji ma się odbyć jeszcze masa innych rzeczy, takich jak na przykład kolaboracja z Piratami z Karaibów, no i ogólnie inne rzeczy, o których jeszcze sobie pewnie porozmawiamy w innych materiałach. Natomiast, moi drodzy, dowiedzieliśmy się również, że do Fortnite'a nadchodzi kolaboracja z Adidasem, a bardziej no to nie do Fortnite'a, tylko do Rocket League'a. Lecz jak się okazuje, no to te przedmioty będą po prostu miały coś takiego jak Cross Game Ownership, czyli generalnie jak będziecie mieli dany przedmiot w Rocket League'u, no to w Fortnite'cie też właśnie go będziecie mieli. Także cała kolaboracja startuje już 19 czerwca w Rocket League'u, no i jak będziecie zdobywali tam nagrody, to do Fortnite'a również je dostaniecie. Teraz przechodzimy do naprawdę bardzo ciekawego tematu, a tym tematem jest powrót Ironmana, czyli postaci, która ostatni raz była widziana, no naprawdę bardzo spory czas temu. Natomiast, moi drodzy, no to jak Iron Man był jeszcze dostępny na wyspie, no to posiadał on aż dwie mityczne bronie, no i przy okazji całą swoją miejscówkę, czyli oczywiście Stark Industries. Natomiast jak się okazuje, no to jest szansa na to, że cała miejscówka powróci, jak i przy okazji powróci również Iron Man. Już właśnie tłumaczę. Po ostatnim update'cie na wyspie zaczęły pojawiać się specjalne panele, lecz nie są to byle jakie panele, tylko właśnie panele Tony'ego Starka, czyli oczywiście panele Ironmana, które generalnie no, są w paru egzemplarzach. No i jakby nie patrzeć, no to w większości z nich w sumie stoi sobie i patrzy w, no, można by powiedzieć, że nijaką stronę. Natomiast jeden z nich właśnie patrzy w stronę jednej z miejscówek, a jeżeli chodzi o właśnie tą miejscówkę, na jaką patrzy jeden z paneli, no to generalnie są to karkołomne koleje. No i moi drodzy, jest szansa, a bardziej no to w sumie teoria, że na przykład w następnym sezonie dostaniemy powrót właśnie miejscówki Stark Industries, no i pojawi się ona na przykład właśnie za takowe karkołomne koleje. No ale tak czy siak, no jest to tylko i wyłącznie teoria i akurat powrót tej miejscówki jest jak najbardziej prawdopodobny, ale chwilowo niestety jeszcze nie potwierdzony, w przeciwieństwie do powrotu Ironmana. Wiemy, że Ironman tak naprawdę za bardzo nas nie opuszczał i chociażby w trailerze właśnie jednego z sezonów nawet widzieliśmy, że ten stoi u boku naszych sojuszników, co oznacza, że ten nadal gdzieś się ukrywa. Natomiast no nie było go tak czysto w grze jako na przykład jakiegoś bossa, ani nic takiego. Ale z racji tego, że Fortnite dosłownie przy pierwszym update'cie teasuje nam już następny sezon, czyli właśnie sezon, który ma być w 100% poświęcony Marvelowi, no to wydaje mi się, że w tym następnym sezonie będzie się działo naprawdę, ale to naprawdę wiele. No i wydaje mi się, że powrót Ironmana jest jak najbardziej prawdopodobny, tym bardziej jako na przykład jakiegoś bossa na wyspie. Myślę, że byłoby to wręcz idealne i właśnie zagrać jeszcze raz tymi właśnie mitykami, które ten posiadał, to byłoby coś naprawdę, naprawdę kozackiego. Także no oczywiście jest to tylko i wyłącznie pierwsza zapowiedź, którą otrzymaliśmy dopiero po update'cie, właśnie związaną z następnym sezonem, a jest to raczej pewne, że w tym sezonie jest to dopiero pierwsza aktualizacja i przed nami jest ich jeszcze naprawdę wiele, co oznacza, że jeszcze naprawdę wiele właśnie takowych teaserów i zwiastunów, jeżeli chodzi o na przykład Marvela, czy też Ironmana definitywnie otrzymamy. Mamy też informację o tym, że w następnym sezonie mamy zobaczyć nowe wersje Deadpoola i przy okazji Wolverina, także no, zapowiada się następny sezon naprawdę, naprawdę mocarnie. No i jest też szansa, że jeszcze w tym sezonie zobaczymy powrót na przykład Ironmana w postaci NPC na wyspę, ale no to też jest jak na razie mało prawdopodobne, ale oczywiście wiadomo, że następne aktualizacje jak najbardziej pokażą i jak najbardziej zaprezentują nam wiadomo co trzeba. No i to już by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja byłem Hexo, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowości ze świata Fortnite. Zostawcie tu łapeczkę do góry, jeżeli ten materiał wam się spodobał. Jeśli będziecie robili zakupy w Fortnite'owym sklepie, to z kodzikiem Hexokod. Tak samo, jeżeli obejrzyliście ten oto materiał do końca, w komentarzu możecie napisać Iron Man, a ja postaram wam się przypiąć serduszko. I to tyle, trzymajcie się, yo!